Siema. Także moi drodzy, bardzo dawno nie było drogi Roberta Lewandowskiego do Euro 2016, za co bardzo mocno was przepraszam. To było spowodowane tym, że na tą serię trzeba poświęcić bardzo dużo czasu na montaż, a ostatnio miałem dużo po prostu sprzątania, remontu i tak dalej w moim domu, więc niestety nie miałem tak dużo czasu na montaż filmów, ale teraz postaram się, żeby ta seria co najmniej raz w tygodniu się pojawiała. I na samym początku chciałem was zaprosić na mój Snapchat, Instagram oraz Facebook, a na Facebooku zrobimy teraz konkurs. Do wygrania będzie 10 euro do wydania na g2a.com, także tu mam kupon, który później sobie możecie zdrapać i tam będzie kod, który upoważni was do tego, żebyście to 10 euro dostali na swoim portfelu na g2a.com, tak żeby was mniej więcej zachęcić na to, żebyście wbili na mój Facebook i zlajkowali go, z tego względu, że tam mam zaledwie 7,5 tysiąca polubień na 100 tysięcy subskrypcji. To jest naprawdę bardzo, bardzo słaba liczba, także zapraszam na mój Facebook. No i co? Zapraszam także na kolejny odcinek z drogi Roberta Lewandowskiego. Także moi drodzy, na samym początku postanowiłem zupgrade'ować oraz przetestować kartę, którą już mam w składzie, tyle że jego wersję Team of Decision, która jest na lewym pomocniku. Jest to Bartosz Kapustka, zawodnik Krakowi, i powiem wam, że karta ze statystyk wygląda naprawdę genialnie. Także oczywiście bierzemy tą kartę do składu, no i mam nadzieję, że będzie ona spisywać się dobrze na tej lewej pomocy. Na kartę Kapustki nie wydałem jakiejś gigantycznej sumy, bo kosztował zaledwie 4600 końców, aż na koncie mieliśmy 16900, to mamy jeszcze 12300 reszty. Także moi drodzy, postanowiłem kupić brązowego Totsa Kapustki, z tego względu, że ta karta ze statystyk wygląda naprawdę bardzo ciekawie, a przy okazji nasz skład będzie wyglądał teraz bardzo, bardzo egzotycznie. Bardzo dawno nie było odcinku, za co bardzo was przepraszam i liczę na to, że pod tym materiałem stawicie bardzo dużo łapę w górę. Także ja szukam mojego pierwszego przeciwnika. Przypominam, że obecnie jesteśmy w lidze trzeciej, nie rozegraliśmy tutaj jeszcze żadnego meczu, także jesteśmy obecnie Beniaminkiem ligi trzeciej, więc mam nadzieję, że zaliczymy tutaj bardzo dobry debiut, a nawet sezon. Mniej więcej taki jak Leicester, czyli mistrzostwo ligi trzeciej byłoby bardzo, bardzo spoko. Także moi drodzy, skład mojego pierwszego przeciwnika wygląda następująco. Mamy chyba tutaj dwóch najrzadziej używanych pomocników w BPL, z tego względu, że Nasrim i Maton gra się naprawdę bardzo rzadko przez to, że mają słaby pace, jak na skrzydłowych, ale no pewnie jak się zrobi taki skład, to pewnie gra mu się dobrze, także rozpoczynamy. Okej, ładne zagranie do Kapustki od Lewandowskiego, biega tam Milik na dłuższy słupek i to właśnie zagrajmy na niego. Milik z główki może? Arek Milik, tak jest! Cóż za dośrodkowanie Kapustki! Co tutaj się stało na tyjeż? Byłem pewien, że bramkarz to łapie, ale mamy piękną centrę od Bartosza Kapustki już w 7 minucie swojego debiutu. Gość zalicza genialną asystę. Oj, zagranie, piękna parada Wojtka Szczęsnego. Strzał z dystansu i świetna parada. Okej, zagraj na Roberta Lewandowskiego. Bardzo ładnie, teraz dłuższy słupek zagrajmy. To jest tu Kapustka z główki, nie! Ósemka, kto to jest? Czy to jest Mierzejewski? Krychowiak, kto to był? Kto w pustą bramkę nie trafił? No nie wiem, ale to była tak świetna centra, że to musiało wejść w bramkę. Nie wiem, jak to nie weszło, a czy nawet to była parada. Albo obrona obrońcy. Oj, nie wygląda to ciekawie. Schweinsteiger, zagranie i tu jest spalony Oskara, do tego świetna parada Wojtka. Mierzejewski, uuu, cóż za błąd teraz. I teraz na dłuższy słupek to walni. Główka, Lewandowski, tak jest. On w takich sytuacjach nie może się pomylić. To jest bestia w powietrzu. I mamy 2-0 w 38 minucie, świetnie. Okej, moi drodzy, kończymy pierwszą połowę. Póki co mamy 2-0 po dwóch bramkach naszych napastników. No i co, początek mamy naprawdę bardzo fajny. Także mam nadzieję, że druga połowa będzie przynajmniej podobna. Statystyki wyglądają następująco. Dałem 2 strzały celne i z tego poszły 2 bramki. Ale miałem jeszcze jedną sytuację, która powinna wejść, ale był to niestety strzał niecelny. Także możliwe, mogło tu być 3-0. Ale tam jeden z napastników, numer 8, to jest chyba Krychowiak albo... To jest Krychowiak, to Krychowiak wtedy niestety zmarnował tak świetną sytuację. Okej, Lewandowski bardzo ładnie wychodzi z tą akcją. Lewandowski przyjmuje tą piłkę. I teraz co by tu zrobić? Możemy zostawić, pyk do Kapustki, jeszcze raz. Super, teraz Kapusta do Lewandowskiego, jeszcze raz. Do środka, lewy, uderzenie po dłuższym słupku, nie ma bramki, Milik, dobicie i to jest 3-0, także pięknie, druga bramka Milika. No i można powiedzieć, że taka asysta drugiego stopnia Lewandowskiego, także mamy 3-0, no zaraz na rozpoczęcie drugiej połowy. Okej, bardzo ładnie. Spróbuj to zgrać, Lewandowski nie ma, ale w dalszym ciągu przy piłce Mierzejewski, nie tak, chociaż Krychowiak jeszcze do środka. Super, teraz do, kurde, offside trap zrobił, shit, chociaż to mogła być bramka, Milik, uderzenie i nie trafił niestety. Pyk, jeszcze raz do Lewandowskiego, Lewandowski lobikiem i nie ma bramki, cóż za parada. Ja pierdzielę, Petr Czech, jak on to wyciągnął w ogóle? Lewandowski, no i czemu on przestał biec? Kurde, niech mi ktoś to wyjaśni. Super, lewy do Mierzejewskiego, Milik, chociaż może być też Milik, uderzenie, no nie ma bramki, chociaż może jeszcze dobicie jakieś.
Nie tym razem. Uderzenie, no i w końcu mu siadło. Niestety Wojciech Chrzęsny, no w tym momencie już chyba nie miał szans i to się troszkę komplikuje. Mamy jeszcze 18 minut gry. No i przydałoby się nie stracić tej bramki. Oj, 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 Grosicki do Mierzejewskiego jeszcze raz. Mierzejewski, Arek Milik i to jest sweaty goal. Arek Milik, uderzenie i to jest hat-trick. Cóż za destrukcja jego obrony. 78 minuta w dalszym ciągu. No teraz, znaczy podwyższamy na prowadzenie i znowu mamy 3 bramki prowadzenia, także świetna akcja. Świetna akcja, kolejna. Pyk, Lewandowski i tu jest spalony chyba. Czy nie było spalonego jednak? 5-1. No i mamy jeszcze 5 minut na to, żeby zaliczyć hat-trick Lewandowski. Także wpuśćmy tutaj troszkę wypoczętych zawodników, żeby dać mu więcej możliwości w ofensywie. Także lecimy full offense po jeszcze jedną bramkę dla Roberta. Okej, okay. Także moi drodzy, mamy zakończenie tego meczu wynikiem 5-2. Spójrzcie na statystyki moich zawodników. Arek Milik, ewidentny zawodnik tego spotkania, 9-7 ocena. Zaliczył w tym meczu 3 trafienia, Lewandowski dorzucił swoje 2 i Mierzejewski zaliczył w tym spotkaniu 3 asysty, do tego dorzucił jedną kapustka. Także mamy naprawdę świetne spotkanie i mam nadzieję, że drugie będzie przynajmniej dobre. Także przejdźmy do podsumowania. Spotkanie numer 1 kończymy dla nas bardzo korzystną sumą z tego względu, że mamy 1600 końców na plus i naprawdę bardzo dobra dyspozycja moich napastników. Arek Milik hat-trick i szkoda, że Robert Lewandowski też nie zaliczył tego trzeciego trafienia. Także moi drodzy, trafiamy po raz kolejny Polaka w tej serii. Przemo Gawel, to jest jego nick i to jest jego skład. Także Przemo, jeśli będziesz oglądał ten materiał, ja cię bardzo serdecznie pozdrawiam. No i mam nadzieję, że to jednak ja wygram to spotkanie, bo bardzo zależy mi na kolejnych pieniążkach, które uda mi się zarobić, żeby wzmocnić mój skład kolejnymi świetnymi zawodnikami. Także i tak powodzenia ci życzę, ale mam nadzieję, że to ja wygram. Betis Bydgoszcz versus Lewy Road to Euro 2016. Także moi drodzy, zaczynamy to spotkanie. Arek Milik, pierwsza sytuacja, Milik, uderzenie, broni tu. Jakim cudem to wyciągnął Petr Czech, to ja nie mam pytań. To była genialna parada, ale też to była niestety słabsza noga Arka Milika. Pyk, do środka. I teraz pójdźmy w bój Arka Milika. Arek Milik, zakręć tą piłę, Milik, uderzenie ponownie. Petr Czech, bardzo ładnie wybija tą piłkę na rzut rożny. Rybus, tam na duszy słupku jest Arek Milik i to właśnie piłka na niego. Milik z główki. Milik nie trafia w piłkę, ja pierdzielę, chociaż jeszcze przejmuję, no nie. Lewandowski, czysta pozycja, ale Lewandowski, no też nie trafia w piłkę. Co się dzieje z moimi napastnikami w tym meczu, to ja nie wiem. Okej, piłka na Arka Milika, Arek Milik, uderzenie na bramkę i tak jest, moi drodzy, w 45 minucie Arek Milik po raz kolejny w dobrej dyspozycji. No i udało mu się strzelić na 1-0 w tym spotkaniu, także moi drodzy, po raz kolejny to my jako pierwsi wychodzimy na prowadzenie. Okej, moi drodzy, mamy zakończenie pierwszej połowy, póki co jest wynik 1-0 po bramce Arka Milika. No i tak wyglądają statystyki, oddałem 3 strzały celne, z czego wpadła jedna bramka, mój przeciwnik oddał zaledwie 1 strzał celny, ale póki co to posiadanie jest na jego korzyść, także mamy bardzo ciekawą pierwszą połowę i mam nadzieję, że druga będzie przynajmniej podobna. Mierzejewski, bardzo ładnie Mierzejewski, 2-0, cóż za akcja teraz. I to właśnie Arek Milik asystuje, najpierw strzelił bramkę, teraz dołożył asystę, no cóż to jest za grać. Ujojojojojojojoj, praktycznie natychmiastowa odpowiedź i mamy niestety 2-1. Ojojoj, Santi Cazorla, nie ma bramki i też wybić to jak najszybciej, co tu się dzieje? Ja pierdzielę, nie? Typowa FIFA. Obrońca ma piłkę przy nodze, nie wbija. Bramkarz leci do bramki, staje na linii i patrzy, jak ona się turla. Spójrzmy na to jeszcze raz, bo to jest naprawdę majstersztyk FIFA. Kapustka z dystansu, no bardzo, bardzo odważna próba i nawet groźna. Zagraj do Mierzejewskiego, Mierzejewski do Lewandowskiego, Lewandowski, to musi bramka, Lewandowski, uderzenie, tak jest, Robert Lewandowski, 3-2, moi drodzy, doliczony czas drugiej połowy, cóż za piękna akcja z kontry, no to jest palce lizać, spójrzcie na tą kontrę, Mierzejewski, Lewandowski, cóż za duet, no naprawdę zgrana ekipa, Mierzejewski gra, no kurde, świetny występ, naprawdę Adriana.
I teraz idealne okienko, no kurde, masakra. I tak jest, kończymy, moi drodzy, ten drugi mecz po niesamowitych emocjach, wynikiem 3-2 dla naszej polskiej drużyny. I w trzeciej lidze na sam początek zaliczamy 2 zwycięstwa, także naprawdę świetna, świetna dyspozycja naszych Polaków. Także przejdźmy do podsumowania meczu drugiego. Spotkanie numer 2 to bardzo ciężki mecz i nerwówka do ostatniej minuty, w której Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców i na szczęście teraz po tej właśnie bramce wychodzimy na plus, bo mamy 400 końców do naszego stanu konta. Podsumowując cały odcinek, z transferu Kapustki zostaną 12 300 coins, w pierwszym meczu zrobiliśmy 1600, w drugim 400 coins, co w podsumowaniu daje nam 14 300 coins na koncie.